Dzień dobry, witam Was na kanale Domowe Pasje Anki i zapraszam na film pod tytułem Pięknie Podane, czyli jak pięknie można udekorować talerz na wielkanocnym stole. Pomysłów jest cała masa i z jednej strony jak mamy bardzo dekoracyjne talerze z zajączkami, z rysunkami, to już nie ma potrzeby dodatkowo stroić serwetki. Ale gdy mamy na przykład gładką zastawę, to już taki talerz można pięknie udekorować, czy serwetkami, kwiatami, jajeczkami. Zobaczcie, tutaj starałam się wybrać przeróżne kombinacje możliwości i pomysły, żeby Wam pokazać jak najwięcej. Mam nadzieję, że filmik Was zainspiruje do dekoracji w Waszych talerzy, w Waszych domach. Ja zachęcam Was do subskrybowania kanału. Na kanale bardzo dużo dekoracji, teraz wielkanocnych i wiosennych, dekoracji domu przeróżnych, więc bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak w poprzednim filmiku na kanale mieliśmy dekorację stołu, to tutaj chciałam wyróżnić tylko talerze. W jaki sposób możemy przepięknie udekorować talerz? Piszcie w komentarzach, jakie Wy lubicie zastawy, jakie macie, jakie stawiacie na stołach. Czy macie jednolite, czy może specjalne, wielkanocne z zajączkami. Jestem bardzo ciekawa. O, i tutaj widzieliście może fajna wydmuszka i przez wydmuszkę włożony tulipan, kwiatek, bo to nie musi być tulipan, to chodzi o kwiat i o wydmuszkę. Bardzo fajny pomysł. Tamto podoba mi się, więc może Was też coś zainspiruje. Jeżeli macie jakieś specjalne życzenie na temat filmu, który mogłabym dla Was przygotować, to piszcie w komentarzach. Jest mi wtedy dużo łatwiej przygotować coś dla Was, bo wiem, że czekacie na taki filmik. Więc jeżeli Was interesuje jakiś temat, jeżeli chodzi o dekoracje, czy to domu, czy świąt, czy ogrodu, to piszcie. Będę się starała przygotować jak najpiękniejszy film dla Was. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Obejrzyjcie sobie do końca filmik. Zobaczcie, czy coś Wam przypadnie do gustu. Może coś zastosujecie u siebie w domu. Ja Wam bardzo cieplutko dziękuję i do następnego filmiku. Pa, pa.